Cześć moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj Villarreal, ale konkretnie save siostrzyczki. Moi drodzy, i pora rozegrać jakieś ważne spotkanie. Ostatnio widzieliście spotkanie Villarreal, gdzie podejmowaliśmy Real Madryt. Teraz pora na nikogo innego jak Barcelonę. No nie oszukujmy się, z nimi też trzeba umieć grać. No i dzisiaj przed Wami takie oto spotkanie. Dla tych, którzy oglądają pierwszy raz, bądź oglądają rzadko, przypomnę, że save siostrzyczki to save, gdzie gramy dwiema polskimi menadżerami. Jedna rozpoczęła karierę w Motorze Lublin, materiał był poprzedni właśnie o Motorze Lublin, w Pucharach Europejskich grali, a teraz druga pani menadżer zaczynała jako bezrobotna, przejęła Pogoń Szczecin z sukcesami, tytuły się nagromadziły, no i od tego sezonu przejęliśmy Villarreal, czyli klub który zajął trzecie miejsce, prawda, w lidze hiszpańskiej. Będziemy walczyli o to, żeby nie dać zdominować tej ligi tylko i wyłącznie Barcelonie i Realowi. Udało się to już z Realem, bo wygraliśmy z nimi spotkanie. Materiał był już w poprzednich odcinkach. A teraz pora na wielką Barsę. Czy damy radę jej? No nic, no zobaczymy w tym materiale. Zapraszam już do samego spotkania. Okej, moi drodzy, jesteśmy już przy spotkaniu, jeszcze złapały mnie wywiady, że tak powiem, w tunelu, zadowolenie z naszych postępów, czego panie grających tak różny z futbol, styl przeważy nad rywalem, absencja takiego zawodnika jak Frankie de Jong, ciosem dla każdego zespołu, ale my podejmujemy już na Camp Nou, czyli legendarnym stadionie Barcelony. Właśnie Barcelonę, czyli my tutaj zawitaliśmy. Przecudny stadion, przecudny skład i przede wszystkim my też jesteśmy przecudni, dlatego że gramy naprawdę dobry futbol ostatnio. Barcelona walczy bezpośrednio z nami, z Villarrealem o to, żeby zacząć być może prowadzić w lidze, ale my nie zamierzamy się tutaj ociągać. Moi drodzy, rozpocznijmy to spotkanie, gramy zachowawczo, u nich w składzie kilka istotnych zmian. Od może tego, co kojarzycie słynną Barcelonę, no to tak jak sobie widzicie, okej, Ilias, kontuzja w pierwszej minucie, no to niedobrze. No dobra, musimy to zrobić mądrze, dlatego że Ilias to jeden z podstawowych zawodników naszej drużyny. No w miarę okej, może grać tutaj Donnarumma, on jest troszkę ograny, on też ma podatność na kontuzję wysoko, ewentualnie Fabian Blanco. Ale wydaje mi się, że spróbujmy zagrać z Donnarummą, ewentualnie Beberton Diaz. On jest całkiem tutaj sensowny. I sądzę, że chyba wpuścimy tutaj Bebertona. On naprawdę całkiem sensownie te piłki rozgrywa. Rozmowa motywacyjna. Tak, zobaczymy, co się będzie działo przez 75 minut. On też jest niezbyt... No dobra, no powiem tak. Trochę mnie ta zmiana... się nie spodobała, Gellert do Danilo, no te kontuzje niestety pojawiają się, zawodnicy grają pod dużym wysiłkiem, trenują też po to, żeby utrzymać formę, no liczymy na to, że się uda, ale Ferran przejmuje piłkę i to może być cios, niestety nie, ale musimy uważać, gramy zachowawczo, staramy się, znaczy zachowawczo, już wyważony, staramy się dostosować do przeciwnika teraz, z Longstaffem, zobaczymy, czy to się uda, po prostu na razie taką prostą taktyką, aby popróbować poprzerzucać piłki za linię obrony przeciwnika. Na razie Gavi, Vermeeren, Gavi. Na razie staramy się Kunde i Balde strzela poza bramką. U nich sporo zmian. Oczywiście trzon został zachowany. Pedri, Gavi, Christiansen, Araujo, Ter Stegen są dalej w składzie. Pojawił się Victor Rogue, Torres, Balde, którzy nie grali, których można nie kojarzyć obecnych czasów, nawet kiedy oglądamy Barcelonę. Nie ma już Lewandowskiego. Szczęsny też tutaj nie dotarł, ale moja bramka, Beberton Diaz, pierwsze trafienie, kapitalnie znaleźli się. My tu gadu gadu, a w 28 minucie Junior do Jeremego, ten odgrywa piłkę na Terasta i Vermeeren dośrodkowuje do Bebertona i ten, który wszedł właśnie z ławki, daje nam prowadzenie nad wielką Barceloną. Wyłączmy tutaj podania w pole karne. Zagrajmy tak, żeby te piłki po prostu szły do przodu i dały nam większe, że tak, pole manewru. To co prawda zmiana taktyczna, ale takie zdjęcie może nie spowodować dużej straty. Ale Barcelona jest groźna. 7 minut później po akcji Tomisau, Pedri w tym duecie, do tego Balde dośrodkowuje i tak jak widzicie na powtórce Ferran
rezerwowego naszego bramkarza, bo Jorgensen jest jeszcze na kontuzji. Pokonuje, mamy 1-1 na Camp Nou. No i na razie jeszcze mamy przedłużony czas. Sądzę, że chyba zagramy po przerwie taką bardziej ofensywną taktyką. Miejmy nadzieję, że tu się już nie wydarzy nic przerażającego, ależ tu była szansa mało samobójczej bramki, nie wiem sobie mój młodziutki bramkarz, ale jest dobrze. No jeden strzał, jeden celny, Barcelona 4 strzały, jeden celny. Uważam, że tak, nie popełniliście błędu, ale tu trzeba Jeremiego, wierzę w ciebie, Beto, wierzę w ciebie, opanowany, zmotywowany, na razie. No i tutaj mamy jeszcze, patrzymy, Beberton Diaz, wierzę w ciebie, tak jest. Moi drodzy, zmieniamy troszkę taktykę, a taktyka będzie ofensywna, zamiast Tarasa tam z przodu pojawi się Vermeer. Takie mam nadzieję, że on sobie da radę tutaj, chociaż ewentualnie zamiast niego poczekamy do 60 jakiejś minuty, może wtedy zmienimy albo Longstaffa, albo Tarasa, a Vermeer wróci na pozycję, a tamtą pozycję zarezerwujemy sobie dla kogo innego. Beberton Diaz niech zmienia się tutaj z Jeremym Pinto pozycjami, wykorzystajmy to. No i co, gramy otwartą piłkę pozytywnie, panowie, że tak powiem, skopcie im tyłek. Strzelmy jeszcze dwie bramki dla pewności, po co jedną, no ale musimy też uważać, to jest Barcelona, to jest tak samo jak mówiłem z Realem Madryt, jak graliśmy, że by prowadziliśmy 2-0. Teraz my, teraz Vermeer, on będzie dośrodkowywał, na krótki słupek próbował Junior, jeszcze raz, jeszcze szansa do grania tego na pole karne, jeszcze trzecia próba będzie, ale tutaj stracił piłkę teraz nasi, jeszcze Junior, jeszcze Vermeer, dogrywanie piłki do Terazza, Longstaff, jest piękna i pierwsza bramka wypożyczonego Brytola, Anglika, co za akcja, bym powiedział. Vermeer dogrywał, to trzecia próba była bodajże tutaj. Teraz on podał do Longstaffa, Longstaff mając środek pola pięknie wykorzystał, jeszcze chyba tutaj się odbiła piłka od któregoś z obrońców, no ale nie będziemy tutaj gdybać. Oj, Barcelona nam się rzuci teraz, oj, będziemy mieli meczycho, ale w ogóle jest pięknie, bo poprzedni materiał, który wam pokazywałem, no 0-0, taki troszkę nudnawy mecz z Motorem Lublin, ale tutaj naprawdę kawał kapitalnej piłki prezentują i zawodnicy Barcelony, no i moi zawodnicy Villarrealu, których przebudowujemy, żeby nie było, my tu staramy się, pewnie w okienku zimowym będziemy jeszcze dokoptowywali z jednego albo dwóch zawodników, na razie radzimy sobie juniorami, nie radzimy sobie źle, pięknie Nierga broni, nasz juniorski bramkarz Jungel, 55 minuta, staramy się jeszcze tutaj może to pociągnąć, jeszcze na pewno Barcelona będzie atakowała, oni pod wodzą Enrique tutaj są, nie prowadzi ich obecny trener Flick, tak, jak to jest w Realu, Koundé, oni rozgrywają piłkę, Christiansen, Beto, jest szansa podwyższyć Beto, ależ to było. No była szansa, no to takie akcje, zmiana w Barcelonie, zobaczmy. Lamine Yamal wchodzi na boisko, prawa noga przykryjemy, bezkonkurencyjnie dostaniesz agresywne wejścia. Poczekajmy do 65, zmieńmy sobie dwóch zawodników. Tak, sądzę, że Jeremy chyba uciągnie ten mecz. Bardzo szkoda mi tego Ankomacha. Obawiam się, że to może być jakaś potencjalny uraz goleni. Oby to nie był jakiś wielomiesięczny uraz. Sądzę, że Vermeer może się cofnąć teraz. Mimo tego, że rozgrywa dobre spotkanie, no to zrobimy tak. A za Terazza tutaj mamy super zmienników, mamy Taylora Botha, Amerykanina, który naprawdę gra fajny futbol, który jest w gazie, bym to tak nawet powiedział. No i wykonajmy jeszcze jakąś drugą zmianę, dlatego żeby mieć tutaj troszkę odświeżenie składu, ale prawda też jest taka, że nie za bardzo możemy tutaj bardzo naszaleć, bo Jeremy Pino raczej rozegra to spotkanie do końca. Bebertona Diaza nie będziemy zmieniać, chyba że zamiast Beto wpuścimy napastnika. Możemy sobie pozwolić zawsze Bebertona Diaza zmienić. No dobra, na razie jedna zmiana, w razie co zostanie nam jeszcze trzy w jednym cyklu zmianowym.
Więc będziemy tak działać. Ewentualnie nie wykorzystamy wszystkich. Junior ładnie rozgrywa piłkę. Próba zagrania do Beno, ale to jednak będzie akcja dla Barcelony. Zobaczymy, czy Lamine Yamal od razu po wejściu wprowadzi troszkę ofensywy, ale Nierga zblokował go i jest w kapitalnej pozycji. Jak na razie wezmę chłopaków, pochwalę, bo im się należy zmotywować ich jeszcze. Villarreal wykonuje rzut wolny, ładnie. Gerrard, bardzo dobry skrzydłowy, ogólnie Boff z Vermeulenem. On teraz cofnęliśmy się w ten sposób, bo on już od razu rozgrywa piłkę, ale nie udało się tutaj. Gabi rozgrywa granie piłki z Yamalem. Rok, niestety miałem mówić bramka, ale nie trafia, tam się piłka odbiła odsuwka. Gabi, bot i teraz lecimy w drugą stronę. Nieudane lecenie w drugą stronę. Myślałem, że akcja nabierze rozpędu, ale to Majsu, Victor Rok, ależ tu jest cios za cios wymierzany Barcelona. Junior fauluje, będziemy mieli rzut wolny. Gavi, dośrodkowanie, akcja za akcję, Barcelona mi nie odpuści. Bramka Christiansena, ale sędzia coś sprawdza. Gol uznany niestety, gramy pozytywnie, gramy bardziej do przodu. Nie ma się co tutaj chować przed Barceloną. 72, 73 minuta, poczekamy gdzieś do 80. Jeremy jest niestety, tutaj widzę, przykryty za bardzo. Mimo tego nawet, że zmieniłem mu tą pozycję rotującą, ależ tu była akcja, Barcelona mi nie odpuści. A oni teraz mogli złapać trochę, że tak powiem, tlenu, ale o mądre rozegranie od tyłu na pewno spowoduje, że tak jest. Beberton Diaz był na drugiej stronie i to już troszkę ruszyło. Szansa, Werman, Boff. Ależ to była szansa. 78 minuta, no mecz z Barceloną. Jeden chyba z takich, mimo tego, że ligowych, to lepszych meczy, jakie miałem przyjemność wam, prawda, pokazywać. No dużo emocji, cały czas coś się dzieje. 80 minuta, patrzę kondycyjnie, trzeba będzie zmienić Jeremiego. No i trzeba będzie też ewentualnie zmienić tutaj juniora. Dobry zawodnik, ale zlatał się już troszkę. Sądzę, że te 10 minut chłopaki wytrzymają. Tak też Jeremy Pino zejdzie za niego. Danruma na prawej stronie. Oni mogą się zmieniać właśnie z Bebertonem Diazem. Vermeulena, no właśnie zastanawiam się, czy go jeszcze nie zmienić, czy już go zmieniać. Ewentualnie zrobimy tak, że obaj grają dobrą piłkę, tylko że Longstaff, Adek, dobra, czyli mam pomysł, zróbmy tak, Longstaff zejdzie za obrońcę, Vermeulen zostanie tutaj, Longstaff wejdzie zamiast Longstaffa, wejdzie Mingo, wzmocnimy troszkę obronę i dodatkowo zamiast Juniora Filippo wstawimy tutaj. Mógłbym wstawić Karbownika, ale wstawię tym razem Juniora. Wypożyczyłem sobie Karbownika i Longstaffa z możliwością wykupu. Z możliwością wykupu, ale no Karbownik grał już ostatnio, ten młodzian nie grał. Więc zrobimy tak. Panowie, do przodu jeszcze raz dacie sobie radę. Może właśnie Mingo z rzutu rożnego po podaniu Boffa. Może się uda właśnie taka turbo zmiana. Klamour, ten juniorek, bo Diaz, bramka na 3-2 w 82 minucie. No sędzia, uznaj to. Im uznałeś, mi też uznaj. Miejmy nadzieję. Gol nieuznany, niestety. Ale szpech. Klamour do Boffa. Gdzie ten spalony był? Tutaj, no był. To już był spory spalony. 92 tysiące kibiców, z czego tylko 200 kibiców gości. Tak też skromnie. Vermeulen, on tutaj najprawdopodobniej rozegra jeden z lepszych swoich meczy. Jeszcze Beberton Diaz, powtórka tego, co widzieliśmy. Danilo i szansa tym razem, to musi sędzia uznać. Jeszcze raz poszedł sprawdzać Danruma. Być może on do... Nieuznany, no co za pech. No ten spalony był stykowy. Ale pech Villarrealu. Dwa nieuznane. Dwie nieuznane bramki. No dobra. Podsumowując. Kapitalne spotkanie, które miałem okazję wam pokazać. Christiansen playerem meczu. Ich obrońca, 30-letni. Kapitalnie to rozegrał. Ale powiem wam osobiście, że taki niesmak pozostał.
No trudno. No, remis na wyjeździe. Mogło być zwycięstwo, ale jest ok. Nie mam co narzekać. Tak jest. Tutaj sparingi robimy, bo tak wygląda dziwacznie troszkę ten, że tak powiem, kolejka teraz. Motor Lublin też musi zagrać sparinga, żeby trzymać meczowo. Zresztą mamy nowych, czy ograć zawodników też trzeba. Zobaczmy. Tutaj mamy Murcję i Lucern. Sparingi, zmiany w treningach. Wymęczony remis, ale wymęczony remis to chyba za przeproszeniem komentarz powinien brzmieć dla Barcelony, bo to im się sfarciło. Ilas 2-3 tygodnie. Dobrze, to nie jest straszna kontuzja. 2-3 tygodnie. Damy radę weź udział w konferencji. Pewności siebie. Nie chcę komentować. Nie no, warto, będę komentował wary, dostanę zaraz karę. Hit na stadionie Camp Nou 2-2. Naprawdę dobre spotkanie. Potencjalnie zwykły kibic mógłby się cieszyć takim oto spotkaniem. My jesteśmy na. Mamy jedno spotkanie zaległe, więc teoretycznie możemy być wiceliderem za Realem Madryt. Dlatego, że. Jeżeli wygramy to spotkanie, będziemy mieli 17 punktów, ale trzeba je wygrać i dopiero wtedy liczyć. Na razie jesteśmy na szóstej pozycji w czołówce pucharowej. Nabieramy, że tak powiem, rozpędu. No i będziemy liczyć się na pewno do samego końca, prawda, w walce o tytuł, sądzę, ligi, pierwszej ligi hiszpańskiej. Tak jak widzicie, szóste miejsce Villarreal. No i co? No, transfery na okienku zimowym. No i do tego czasu trzeba walczyć o jak najmocniej. Co nas czeka? Jeszcze Wam tylko pokażę, o poza sparingami najbliższymi. Czeka nas Cadiz, Atletico Pampeluna, Atletico Madryt, Milan w Lidze Mistrzów, Levante, Vallecano. Więc Atletico Madryt na wyjeździe, ale dwa spotkania domowe u siebie z Cadizem i Atletico Pampeluno trzeba będzie wygrać. Trzeba naprawdę koniecznie. Tutaj 6 punktów musi wpaść, żeby, jeżeli chcemy liczyć się w walce o tytuł, bo jak dobrze wiecie, Real i Barcelona bardzo rzadko gubią punkty. Do zobaczenia w następnym meczu. Sądzę, że pokażę Wam już może tutaj jakieś październikowe spotkania. Sądzę, że obu drużyn, żeby materiał był dłuższy, a na razie mieliście takie serie odcinków po jednym spotkaniu. Mam nadzieję, że podobało się. Trzymajcie się. Hej, hej.